mam 37. Oho, no tak, wczoraj też o 3 wiedzieliśmy. Witam, jak Państwa. Nazywam się Adam Małasz, jestem z Urzędem Bóg. Na początek chciałbym powitać Panią Burmistrz. Nie ma czasu, nie ma
nie mam ani zaczonego wody tego sprawy, bo to wszystko jest udokumentowane i dokumentowane w urzędzie. Co jeszcze do tego powiedzenia? To wszystko. Aha, co było? Tutaj kontrakt nie wypowiada, żeby przekazać co było do tego zamiaru. Kontynuacja zajęć warsztaty psychologiczno-terapeutyczne dla mieszkańców Pogórza, to ma 14 400, dofinansowanie dotacji zawodów Pogórzu 36 845. Projekt oświetlenia na ulicy Koniec Polskiego, projekt budowy oświetlenia 15 000 złotych, ustawienie koszy na śmieci pojemników na przeodchody ulica Słowackiego, kwota 5 000 złotych i to słowa miałem też 4 000 na organizację wypoczynek w 2023 roku. Poza tym, to żaden sołtys, o ile się dobrze orientuje, żaden sołtys o tym nie mówi, ale jest taka kwota, tak zwana rezerwa sołecka, o której się cytuje sołtys i rada sołecka. W tamtym czasie to było 5 000 złotych. I ja tę całą kwotę pod koniec roku 2023 przeznaczyłem na zakup takich zawieszek, świecidełek obrazkowych dla dzieci w Pogórzu. I nasz jeden z radnych Rady Soleckiej, pan Piotr Taczała wraz z Strażą Miejską i ze mną, Straż Miejska, on jako strażak i ja przejechaliśmy wszystkie nasze przedszkola. Tutaj nie było publicznego przedszkola, były wszystkie prywatne, ale tam chodzą nasze dzieci, nasze drugi, nasze dzieci, więc bardzo nawet one wszystkie przekazane wraz z jakimś takim małym szkoleniem dla tych panów. I to było na tyle, co jeśli chodzi o ten fundusz 2023. Teraz możemy przejść zgodnie z programem do funduszu na 2025. 4 będziemy omawiali w przyszłym roku, bo ile jest wtedy sołtysów, może ktoś inny. Przepraszam, panie wójcie, jeszcze dwa pytania. Proszę państwa, na załóżmy, co do Pogórze, a ma 2000 złotych. Ale jeszcze Kosakowo, 2005, przepraszam, ale tu Pierwoszyno, 1245 złotych. Mają te same kwoty. Ja nie mogę się z tym zgodzić, bardzo mi przykro, że tak nas traktują, ale słyszałem, że to jest możliwe, żeby nam przeznaczyć dużo więcej, a im zostawić na powiedzmy grosze. Jak to się odbywa, trudno mi powiedzieć, nie znam się na tych procedurach. Mogę pani złożyć wniosek do pani wójt, dlaczego to się dzieje, pewnie dostanę jakąś odpowiedź. Ale słyszałem, że to jest wszystko prawidłowo rozliczone, wszystko jest w sposób prawidłowy. Dobrze. Proszę państwa, jest 64 877 groszy i ja mam kilka propozycji zgłoszonych przez mieszkańców i przez naszą Radę Sołecką, które chcielibyśmy zaproponować do przegłosowania. Pierwszym punktem to była kontynuacja tych zajęć warsztaty rozwojowe dla kobiet przez firmę Pro. To już się robi, to już trzeci czy czwarty rok jest kontynuowane i wiem, że mieszkańcy i panie są bardzo zadowolone z tego. Na ten cel proponowaliśmy 7 800 złotych.
Słuchajcie, tak jak robiliśmy w 2023 roku, drugie to był trzeci. Prawda? To by na ten Mikołaj chcielibyśmy przeznaczyć 10 tysięcy złotych. Trzecia propozycja to jest zabawa Andrzejkowa dla mieszkańców wsi po górze 15 tysięcy złotych. Kolejna rzecz to upiększanie wsi 15 złotych. 15 tysięcy, przepraszam. A całą resztę, o ile będą się propozycje przemocowane jeszcze, to się przeznaczyć na łapki, na naszym boisku, tutaj, które się tworzy z tyłu nas i też fajnie wygląda. Za chwilę wrócę do tego, bo mam kilka informacji co do zakończenia tutaj pracy i korzystania z tego naszego. Teraz chciałbym usłyszeć, może ktoś ma z Państwa jakąś propozycję, która warta by była do finansowania, do przegłosowania. Proszę, pan tam raczej. Ja chciałbym na ulicę Żeromskiego 16 lampę solarową, ponieważ sąsiadka jest ciągle zalewana przez deszcz, bo ta ulica jest niezrobiona. Ta ulica miała być robiona kiedyś, ale niestety jeszcze jest wichta. A wszystkie całe oświetlenie jest po prostu na naszych prywatnych działkach. A zabrakło wtedy pieniędzy i niestety my chcielibyśmy tą lampę. Bo tam ciągle stoi woda. Jaka to ulica jest? Żeromskiego 16. A mogę tu odnośnie pana poprosić? Janusz Kałużyński, ale to jest dla pani Katarzyny. Przedstawi się pani Kasiu. Nie, to jest Jan Skrocki, tak? Tam ja nie słyszę. Jan Skrocki. A jaka to jest kwota tego projektu? Około 2000. Ilu? Panie Januszu, tutaj mamy właśnie taką informację zwrotną od pani Wuj. Jeżeli to jest prywatny teren, to nie ma możliwości finansowania tej inwestycji. Niestety, przepraszam. No to co, może pani Wuj finansuje to? No nie to z funduszu jakiegoś. Ale u nas nie można oświetlenia zrobić na ulicy, bo ulica jest wichta. 23 lata o to walczymy. To miało być to wszystko uregulowane, no to projekt poszedł na kosza. Ale komu zaprosić? Proszę Państwa, prosiłem na początku, żeby przyszedł spokojnie. Panie Rosjanie, ja gaz 10 lat, aby po prostu Panie Rowin, to też to nie namienia sytuacja. Przepraszam panie Rejnicki. Pan nie jest mieszkańcem Pogórza. No i pozwólmy mieszkańcom Pogórza się wypowiadać, a jeżeli będzie znaczy czas, to pozwolę panu mówić, dobrze? Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna, pani Krause, proszę. Ja bym chciała zgłosić tak jak w zeszłym roku. Pani Karolina Krause. Chciałabym zgłosić tak jak w zeszłym roku projekt związany z możliwością przejazdu przez ulicę Obrońców Wybrzeża, czyli żeby jakiś... Chciałabym zgłosić jakieś utwardzenie tymczasowe ulicy Obrońców Wybrzeża, tak aby w ciągu jesienny zapewnić możliwość przejazdu oraz zrobienie prowizorycznego, może nie prowizorycznego, ale tymczasowego chodnika, który umożliwi mieszkańcom przekosieni dojść dzieciom szkolnym do przystanku, dlatego że pani ostatnio tam była, prawda? I wie, jak wygląda teraz jakby to otoczenie i o ile teraz jakby jest sezon jeszcze letni i po opadach to jest szybko wysycha, to niestety jesienią nasze dzieci nie mają możliwości po prostu żadnego dojścia na przystanek. Mieliśmy tymczasowe przejście przez sąsiednie osiedla, sąsiedzi nie wyrażają zgody na to, żeby nasze przystanek przeszedł, więc chcielibyśmy, aby na ulicy Obrońców Wybrzeża zapewnić im możliwość dojścia do przystanku. Pani Beato, jak by się proponowało zabezpieczenie 25 tysięcy złotych na ten cel, aby zrobić to drogę, nie wiem, jakimś krzyżem, tak jak kiedyś drogę Paska, właśnie,
Obrońcy Wybrzeża nie jest terenem. Nie, jest terenem gminnym. KOS miał, mogę poprosić? KOS miał wykonać tę drogę do czerwca tego roku. Nie wywiązał się z umowy i została złożona sprawa, która jest w związku z tym, że zostało wypłacone odszkodowanie, za które będzie można wykonać tą drogę. Proszę o wystawić w tej zlecie. Są umowy drogowe podpisane z gminą. Jest to droga publiczna. Droga Obrońców Wybrzeża i droga Twardowskiego są to drogi publiczne. Firma Orles zapłaciła swoją część pieniędzy za to, żeby wykonać to. KOS niestety tego nie zrobił i gość się postępowaniem nie ma już tego nie było. Także jest to teren własności. Pani Ewelina też w tym temacie. Ja tutaj może dokończyć, Pani Wójt, my byliśmy na spotkaniu w kontekście tej ulicy Obrońców Wybrzeża i mieliśmy mieć rozmowy kolejne właśnie co do tego, co się uda tak naprawdę zrealizować w związku z obowiązaniami deweloperów. My czekamy wciąż na tę informację. Tak. Zdecydowanie popieram wniosek Pani Karoliny o to, żeby jakkolwiek sołectwo przyczyniło się do wsparcia nas w tej sytuacji, bo my tam utoniemy lada chwila, a nie wynika to, jak Państwo doskonale wiecie, z tego, że ta droga no jest przede wszystkim zaniedbana w kontekście umowy. Ta umowa jest, ale nie jest respektowana jej realizacja. W sprawach różnych mają wnioski składać, kurde. Lepiej nawet sprawdzić te umowy, jak one wyglądają. Panie Adamie, ale ta droga powstanie za 3 lata. Procedura w sądzie będzie trwała 2 lata. Przetarg, no to co, wykonanie co to będzie 3-4-5 lat. A nas nie uruchomi jako ktoś, my musimy dojechać. Załóżmy, że zainwestujemy tam 20 tysięcy naszych pieniędzy z budżetu. Nie mogą. KOS później przyjdzie i powie, słuchajcie, co wy chcecie od nas? Chcieliśmy to zrobić, a wy nam przeszkadzaliście. Ale on już potrafi. Ale nie jest teren wykupiony. Prywatny. Został złożony wniosek, bo będziemy dyskutować na temat Twardowskiego. Został złożony wniosek, będziemy go głosować. Co się głosuje? Wniosek został przyjęty, zapisany, będziemy głosować. Nie może, bo będziemy głosować. Dyscyplina finansów jest naruszona.
do wykonania, czyli właśnie do naszego 9-lecia rady. A więc jeszcze raz za to serdecznie dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Wolnicy-Zdrzeża, to ta ulica może powiedzieć, że jest ulicą dużej uwagi. Rzeczywiście, kiedy to są zadania z 12 do 24 lipca, a następnie też dreszcz, który tutaj wielogodzinny 28 lipca. Osobiście wizytowałem ulicę i ulice, które są obok Szmatowskiego. I można powiedzieć, że my jako władze mamy bardzo stabilną strategię. Głośniej, okej, przepraszam. Stary może też będzie lepiej, będzie silniejszy głos. Tak więc jeżeli chodzi o ulicę Obrońców Wybrzeża, Patrowskiego i cały ten rejon, jako władze gminy nie zostawiliśmy Państwa. Jakby chcieliśmy pokazać, że z samego początku oczywiście ten kryzys, jeżeli chodzi o deszcz, był czymś takim zaskakującym. Bo może oczywiście gmina wielokrotnie jakby dosyć mocno czuwała po różnorakich deszczach. Natomiast to, co zmieniliśmy w naszych działach, zmieniliśmy w działaniach gminy i myślę, że Państwo również to zauważyli, to było nasze takie bezpośrednie zaangażowanie jako władz gminy w poradzeniu sobie z tym kryzysem, więc objeżdżaliśmy gminę, żeby zapoznać się bezpośrednio z sytuacją, ale też podejmowaliśmy bezpośrednie działania. I też na ulicy Obrońców Wybrzeża, żeby przekierować wodę, która zalewała okoliczne nieruchomości poprzez stworzenie takich prowizorycznych progów. Proste rozwiązania, bardzo skuteczne, ale też przekierowaliśmy wodę do zbiornika retencyjnego przy ulicy Kościuszki i to działanie też bardzo proste, polegające na usunięciu dwóch czy trzech krawężników, które wnikają bardzo głęboko w ziemię, też dużo pomogą. Więc jakby poprzez nasze działania pokazaliśmy, że nie zostawiliśmy Państwa. Też zawodziliśmy wodki różne miejsca w gminie. To była taka bezprecedensowa akcja, która wymagała olbrzymiego zaangażowania wielu służb, wielu komórek, wielu instytucji. I w ten sposób będziemy działać, bo jednak chcemy rozwiązać ten problem. Więc jeżeli chodzi o ulicę Obrońców Wybrzeża, na pewno będziemy proponowali rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o proces sądowy, rzeczywiście też na polecenie nowych władz gminy składamy pozew do sądu o uzyskanie kary płonnej, ale także o możliwość wykonania właśnie inwestycji drogowej przez inne sprawa dostarczego. Generalnie, jeżeli chodzi o umowy drogowe, jest to olbrzymi problem, który zidentyfikowaliśmy przy pomocy na UNO. Od naszej oceny te umowy były zbyt słabo zabezpieczone. Nie mamy tego efekt. Czyli gmina zawierając umowy z deweloperem nie wprowadziła odpowiednich zastrzeżeń, odpowiednich warunków, tak żeby być o wiele bardziej skutecznym, jeżeli chodzi o egzekwowanie tych umów. I w związku z tym nie widzimy, jaka jest sytuacja na Obrońcu Wybrzeża, bo właśnie deweloper się z tej umowy nie chciał i nie chce się wywiązać, bo dla niego jest to bardziej opłacalne, żeby zapłacić karę. Jeżeli chodzi o ulicę Płatkowskiego, też rzeczywiście jest znana sytuacja. Będziemy podejmowali wszystkie działania, żeby pomóc mieszkańcom, ale też jakby przystępują do podpisania kolejnych umów drogowych, na pewno one będą inaczej zabezpieczone niż dawno, w ten sposób, żeby jako gmina zabezpieczyć interesy mieszkańców. Teraz proszę jeszcze, czy pojawiają się jakieś propozycje? Przekroczyliśmy całą kwotę, bo jest 87 tysięcy, a to podziało 64. Zaraz mówimy o głosowaniu, jako przedstawimy. Propozycja do budżetu? Tak. Dzień dobry, nazywam się Marcin Żakowski, jestem jednym z rodziców dzieci ze szkoły w Pogórzu i tutaj mamy... Halo? Jeszcze raz, nazywam się Marcin Żakowski, jestem rodzicem dwójki dzieci ze szkoły w Pogórzu. Mamy tutaj jako Rada Rodziców i rodziców, którzy działają na rzecz szkoły i okolicy. Mamy kilka wniosków do budżetu. Przede wszystkim kierunek podstawowy do przejścia dzieci przy szkole, żeby było ono bardziej bezpieczne niż jest zrobione w tej chwili. Szacujemy, że koszt tego może być około 30 tysięcy złotych. Poza
zasady oznakowania stref i sens drive przy szkole. Postawienie znaków i później to już z budżetu, natomiast później gdyby straż gmina mogła zwracać uwagę, że tam nie były parkowane samochody, to już rzeczywiście było to miejsce dla tylko do widzenia tej szkoły i natychmiastowego odjechania. Taki koszt szacuje na około 5000 zł. Ławki na wojsku, pan Sołtys wspomniał, że... Zapisaliśmy ten wniosek. A w jakim kwocie państwo szacujecie? Chcieliśmy pozostałość, co zostanie z tego budżetu, bo tam było wyliczone na jakieś 50 tysięcy, tam było 16 czy już. Okay. Propozycje są wyższe. Okay. Jeśli wniosek dotyczący przy wojsku jest, to w takim razie kolejna sprawa. Zagospodarowanie i udostępnienie sołectwa na porcie Bochota. Kwota około 15-20 tysięcy złotych. Także w tamtej chwili... Przepraszam, wejdę w słowo, tak? Właścicielem tej całego infrastruktury są mieszkańcy. Najpierw jak oni się wpiszą z tego i przełożą to na gminę, wtedy możemy się zająć, ale jak sołectwo możemy wchodzić na czyjąś prywatną... Oczywiście, ewentualnie planowanie będzie można przeprowadzić dopiero po formalnym przekazaniu do terenu gminie, czy w jakimkolwiek sposób załatwienia kwestii formalnych własnościowych. Tylko najpierw musi być ten... Po co to gminie? Wszystko mieszkań to warto się zrobić, to znaczy jakieś pomy na lewą, rozbudowanie czy coś więcej. Niech to gminie weźmie. A po co? Ja nie wiem po co, bo chcą. Mieszkańcy chcą. Państwo tu nie ma. Jedyna gmina, która nie ma w tym wyświetleń codziennie. A to jest inna sprawa. Z placu zabaw dla dzieci? I ona mi jeździ i patrzy, a to ona będzie stała na rogu. Oczywiście, dlatego ten obszar aktywizowany i przekazany jako właśnie linia sołectwa, linia siedlicy sołectwa, być może te problemy też miałyby się łatwiej... Państwo, właściciele tego obiektu, tego terenu, jak się wpiszą i przekażą to na gminę, to ja będę pierwszy, który będzie optował na temat, żeby zrobić nam oświetlenie. Do mikrofonu. To jest puk spowalniający, ale... Nie musimy kupować. Do mikrofonu. Złożymy się gdzieś przez osiedle, po prostu gdzieś chodzą ścieżkami. Wtedy za każdym razie się dzwoni, oni odpowiadają, że nic nie widać, nie? I jeszcze mają pretensje. I chciałem jeszcze zapytać, te ścieżki, które są już rozpoczęte, czy będą podokańczane? Bo w gminie Kosakowo naprawdę, no, mało tych ścieżek jest, po prostu nie są podokańczane, jak należy. A przede wszystkim chodzi o oznakowanie, co są, chodzi o znaki poziome, żeby mieści chodzili po prostu, żeby widzieli, że to jest zarówno jak rozwiązanie. Na przykład ulica tutaj na osiedlu, i to jest bardzo częste, jak zwrócisz uwagę, to jeszcze są pretensje.